Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swym sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Oto słowo Pańskie. Tak, takie groźne słowa pojawiają się w dzisiejszych czytaniach. Pojawia się takie słowo jak prawo, sprawiedliwość, pojawia się takie słowo jak sąd. Właśnie to są takie słowa, za którymi kryją się rzeczywistości, z którymi raczej wolelibyśmy co nie mieć do czynienia. Znaczy, no, chyba że generalnie lubicie spędzać czas na sali sądowej, no to wtedy raczej nie do was jest to kazanie, ale tak ogólnie to mi się zdaje, że mało kto lubi, prawda, być rozliczany, sądzony, prawda, mało kto lubi, jak się wyciąga wobec niego konsekwencje, a już zupełnie nikt nie lubi być na przykład karany, prawda, to już w ogóle nikt nie lubi być karany. No, chyba że są tacy, co uwielbiają doświadczać kary. Ja znam jednego takiego człowieka, dla którego życie się kojarzy, któremu życie się kojarzy z przebywaniem na sali sądowej. Jak go straszysz, że go podasz do sądu, to właściwie nie robi to na nim wrażenia, bo on, prawda, lubi tam spędzać czas. To jednego takiego znam. Ale generalnie to słowa typu prawo, sprawiedliwość, sąd, to nam się za dobrze co nie kojarzą. Wolelibyśmy nie mieć do czynienia z tak zwanym wymiarem sprawiedliwości, a tymczasem właśnie dzisiejsze czytania, szczególnie Jezus, to jakby nam tak przypomina, jakby patrząc powierzchownie, pobieżnie, to wygląda na to, że Jezus nam przypomina, że tego wymiaru sprawiedliwości co nie unikniemy. I wiecie, jeżeli tak rozumiemy te dzisiejsze słowa Jezusa, no to znaczy, że jeszcze nie wyszliśmy tak naprawdę z judaizmu. Dlaczego? No bo to właśnie Żydzi tak to wszystko postrzegali, że prawo, które im dał Bóg na Synaju, które streszcza się w dziesięciorgu przykazaniach, tak, no to, że to jest coś takiego, co oni muszą spełnić i że będą z tego rozliczeni. I że jeżeli gdzieś im się noga powinie, no to wtedy Pan Bóg skaże ich na jakąś formę kary. Prawda, tak oni to wszystko rozumieli, że my ludzie żyjemy na tej ziemi, mamy tutaj wyznaczone przepisy do spełnienia, prawda, które się streszczają w dekalogu. No jak spełnimy te przepisy, to Pan Bóg nas pogłaszcze na końcu, da nagrodę, a jak gdzieś tam nam się noga powinie, no to prawda, będzie Pan Bóg nas sądził i karał wtedy. No tak, tak rozumieli relacje z Bogiem i życie ludzkie Żydzi, tak rozumieli wyznawcy judaizmu. I zobaczcie, proszę Państwa, że nam bardzo trudno jest wyjść z judaizmu. Że jakby w tym względzie to my bardzo łatwo w tym judaizmie siedzimy i często właśnie tak rozumiemy nasze relacje z Bogiem i nasze przebywanie na tej ziemi i nasze życie. Że to jest kwestia spełnienia jakichś tam przykazań, jakichś tam zasad, z których będziemy rozliczeni i dopiero jak dobrze wypadniemy w tym rozliczeniu, no to wtedy możemy na coś liczyć, a jak gdzieś tam nam się noga powinie, no to właśnie wtedy koniec z nami. I zobaczcie, że to jest dokładnie myślenie Adama i Ewy, nie? Że oni dali się napełnić takim myśleniem,
tak wężowym myśleniem. No i w konsekwencji właśnie jak okazało się, że popełnili błąd, no to ze strachu chowali się przed Bogiem, nawet nie chcieli za bardzo z Nim rozmawiać. No właśnie w przekonaniu, że jak wyjdzie na jaw, że się pomylili, to Pan Bóg im odbierze co? Życie. Że odbierze im życie. Właśnie to jest, widzicie, to, że nam ciągle grozi wejście w takie mniemanie, że jeżeli my nie jesteśmy doskonali w każdym calu i jeżeli wszystkiego nie robimy doskonale, no to wyjdzie na jaw, że nie jesteśmy warci tego, żeby żyć. I zobaczcie, że ostatecznie mądrość tego świata, o której z przekąsem mówi święty Paweł, proszę pamiętać, że święty Paweł mówi z przekąsem, tak, mówi ironicznie o mądrości tego świata. Rzeczywiście mądrość tego świata w tym kierunku zmierza, że albo jesteś produktywny i pożyteczny i mamy z ciebie zysk i wszystko robisz dobrze, a jak jesteś nieproduktywny, jak już, prawda, wszystko ci wypada z rąk, bo już jesteś starszy albo chory, no to właściwie nadajesz się do czego? Do czego się nadajesz? No takie ładne słowo się pojawia, zobaczcie, eutanazja. Nie? To naprawdę jest ładne słowo, bo po grecku eutanazja to znaczy co? To znaczy dobra śmierć, tak dosłownie rzecz tłumacząc. Właśnie to jest cała ironia losu, że jeszcze tak to się nazywa, że kasujemy ciebie w majestacie prawa dokładnie dlatego, że jesteś nieproduktywny, niepożyteczny, nie przynosisz zysku, tylko przeciwnie, jeszcze trzeba płacić, bo potrzebujesz opieki, prawda, medycznej i innej, prawda, i cię kasujemy, bo uważamy, że tacy ludzie nie nadają się do czego? Do życia i jeszcze nazywamy to jak? Nazywamy to dobrem. Nie? Tylko pytanie jest, dla kogo to jest dobre? Właśnie, i takie coś w nas tkwi niestety, właśnie taki lęk, że wyjdzie na jaw, że my się nie nadajemy. Właśnie tego się boimy, że wyjdzie na jaw, że się nie nadajemy. A to wszystko jest zakorzenione, zobaczcie, właśnie jeszcze w tym, co spotkało Adama i Ewę, w tym myśleniu, którym oni dali się napełnić i które nam przekazali. I teraz Jezus przychodzi tak naprawdę nas wyzwolić z tego. Bo pozornie może się wydawać, że w dzisiejszej Ewangelii to Jezus tylko dokręca śrubę. Bo Jezus mówi o trzech przykazaniach. Nie zabijaj, nie cudzołóż i nie mów fałszywego świadectwa. Jakby wydawać by się mogło, że Jezus nie tylko, że nie wyzwala nas z prawa przykazania, ale jeszcze dokręca śrubę. Bo mówi, prawda, słyszeliście, że powiedziano nie zabijaj. A ja wam mówię, każdy, kto się gniewa, to już się zabójstwa tak naprawdę dopuścił w swym sercu. Mówi Jezus, słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż. A Jezus mówi, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie popatrzył, już się dopuścił cudzołóstwa. Czy właściwie to wygląda na to, że Jezus jeszcze zamiast przynieść wolność, to jeszcze śrubę dokręcił i potem patrzę, dokąd to prowadzi, bo my odkrywamy, że co, że my tak naprawdę nie potrafimy tego wszystkiego spełnić i zachować, że ciągle gdzieś tam nam gdzieś no, coś nie wyjdzie, prawda? No i to ostatecznie prowadzi do tego, że albo się zniechęcamy i mówimy, że to wszystko nie ma sensu, to nie ma w ogóle czym się przejmować i to trzeba machnąć na to ręką, bo to wszystko nie ma sensu. Albo z drugiej strony idziemy w kierunku faryzeizmu, a na czym polega faryzeizm, że faryzeusze znaleźli kupę sprytnych sposobów na to, żeby co robić? Żeby się ślizgać, żeby omijać, prawda, żeby znaleźć jakąś lukę w systemie, prawda, i przez tą lukę się śliznąć. Tak nawiasem mówiąc, to my Polacy to jesteśmy dobrzy w wynajdywaniu luk w systemie. Nie wiem, może to lata zaborów, rozbiorów, później okupacji to nas tak przyzwyczaiły do szukania luk w systemie, prawda? Tak mi się kojarzy taka sytuacja z Wysp Brytyjskich. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś był w Wielkiej Brytanii. Tam jak się jeździ autobusem miejskim, jak wsiadasz do autobusu komunikacji miejskiej, to wsiadając deklarujesz wobec kierowcy, ile przystanków będziesz jechać. No i kierowca cię kasuje za tą ilość przystanków.
No i w ogóle nikt nigdy nie wpadł na taki pomysł, że później trzeba ludzi sprawdzać, czy rzeczywiście tyle przystanków jechali, czy nie. Bo w ogóle nikt nie wpadł na taki pomysł, że można przy tym oszukiwać. Dopóki na Wyspach Brytyjskich nie pojawili się kto? No nasi rodacy, kochani, którzy wpadli na taki pomysł i nagle się okazało, że wszyscy Polacy jeżdżą tylko jeden przystanek. Że po co płacić za 5, jak można zapłacić za 1, a i tak cię nikt nie sprawdzi. Rozumiecie? No my jesteśmy świetni w wynajdywaniu właśnie takich luk w systemie. No i to wasze faryzeusze, nie? Że oni odkrywali, z jednej strony byśmy chcieli wszystko spełnić jak należy, a z drugiej strony odkrywamy, że no nie wychodzi, no to zaczynamy pływać, zaczynamy szukać obejść, kombinować, szukamy luk w systemie i faryzeusze byli w tym świetni. Tak, właśnie to Jezus próbował im pokazać ku ich wściekłości, nie? Że są świetni nie tyle w zachowywaniu prawa mojżeszowego, ile w omijaniu tego prawa. Wiecie, że na przykład Żydzi mieli takie prawo, że w szabat można zrobić tylko 2000 kroków, prawda? Więc oni te kroki skrupulatnie robili, tylko 2000 kroków od miejsca twojego zamieszkania. No ale co jak w sobotę byś chciał pójść gdzieś dalej? No to wtedy faryzeusze wymyślili świetny sposób, że dzień wcześniej roznosili po okolicy różne swoje rzeczy, prawda? Na przykład układali jakieś tam swoje rzeczy co 2000 kroków i później tak to interpretowali, że jak tu leży moja rzecz, to od tego miejsca mogę kolejne 2000 kroków zrobić. Bo to jakby kawałek mojego domu, nie? Właśnie. Więc byli świetni w tym. I teraz, gdzie jest ta wolność, którą przynosi Jezus? Więc Jezus nas wyzwala z takiego myślenia prawno-rozliczeniowego, tylko pokazuje, że w tym wszystkim chodzi o coś więcej. Właśnie Jezus mówi, jeżeli my nie damy się wyprowadzić z judaizmu, to nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Jeżeli się nie damy wyprowadzić z takiego myślenia prawno-kazuistycznego, nie damy się wyprowadzić właśnie z takiego rozumienia sprawiedliwości, jak to rozumieli Żydzi, to nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Jezus mówi, ja nie przyszedłem znieść prawa, ale je wypełnić, właśnie pokazać, o co chodzi tak naprawdę. A Bogu tak naprawdę chodzi o co? O co chodzi Bogu od początku? Bogu od początku chodzi o twoje życie. Bogu od samego początku chodzi o to, żebyś był. Od początku do końca Bogu chodzi o życie. Bóg jest tym, który jest. Bóg się raduje z tego, że jest i chciał, żebyś ty był. I to jest pierwsze pragnienie Boga, żebyś był, żebyś istniał, żebyś żył. I zobaczcie, że od początku to pierwsze przykazanie, które Bóg dał Adamowi i Ewie, mówi, tu nie jedzcie, mówi, te owoce nie jedzcie. To jakie jest uzasadnienie tego przykazania? Bo jak zjecie, to umrzecie. A ja chcę, żebyście żyli. Nie, że to nie było przykazanie, z którego Adam i Ewa mieli być rozliczeni, tylko to było podzielenie się z Adamem i Ewą tajemnicą życia, no, które oni od Boga otrzymali. Zobaczcie, nikt z nas nie dał sobie życia. Nikt z nas nie dał sobie życia. I nikt z nas nie urodził się jako specjalista od życia, nie? Że my potrzebujemy być nauczeni życia, nie? Nauczeni życia. I Bóg od początku właśnie to robi. Dzieli się swoim życiem z Adamem i Ewą i dzieli się tym życiem po to, żeby żyli. On się dzieli z tobą swoim życiem, on cię stworzył, zaproponował ci życie. I zobaczcie, że nawet pierwsze czytanie nam to przypomina, że chodzi o wybór, o decyzję. Nie, że jakby Pan Bóg daje ci życie i tym darem pyta ciebie, czy chcesz. Nie, dzisiaj Bóg cię obudził i jakby budząc cię zapytał cię, czy chcesz przeżyć ten dzień. Ja ci daję ten dzień, daję ci życie. Czy chcesz żyć? Nie? Bo jeżeli chcesz żyć, to ja Bóg jestem gotowy ciebie nauczyć życia. Czy chcesz? I ważna jest odpowiedź na pytanie, czy ja chcę. Czy ja chcę? I teraz Bóg przychodzi nas nieustannie uczyć życia, bo Bóg też nie chce nas traktować
jak niewolników na sznurku, których na siłę ciągnie przez życie, tylko właśnie ciągle jest to pytanie, czy ja chcę, nie? Czy chcesz? Bo jeżeli chcesz, to jestem gotowy cię nauczyć, na czym życie polega. I zobaczcie, że ostatecznie w Jezusie my widzimy, że życie Boga ostatecznie polega na czym? Że to jest życie miłości, nie? Miłości, która się raduje, raduje tym drugim, raduje się, że ten drugi jest i że ja mogę czynić dobre rzeczy dla tego drugiego. Ostatecznie życie Boga to jest życie miłości. Dlatego ostatecznie Jezus zostawił nam tylko jedno przykazanie, które brzmi jak? Abyście się miłowali, jak ja was. Ostatecznie Jezus pokazał, że do tego życie Boga się sprowadza. Nie? I ciągle stoi Bóg przed nami w Jezusie i się pyta po pierwsze, czy chcesz. Natomiast niestety w nas tkwi coś, co zostało w nas po grzechu pierworodnym, właśnie to myślenie zadaniowo-rozliczeniowe, że nam się zleca zadania, z których będziemy rozliczeni. Jakby słysząc pytanie, czy chcesz, to w nas się od razu budzi lęk, że jak ja powiem chcę, no to Pan Bóg powie, no to zrób, a ja cię z tego rozliczę. A to jest nieprawda. Pan Bóg pyta dokładnie o to, czy chcesz. Czy chcesz? Mówi, jeżeli chcesz, to ja to zrobię. Ja cię poprowadzę, ja cię nauczę. Ale potrzebuję twojego chcę. Dlaczego? Bo miłość nie jest w stanie zrobić nic na siłę. Właśnie, i zobaczcie, i teraz no, na tym to polega, żebyśmy my odpowiedzieli Bogu, że chcemy, tak, że chcemy i jednocześnie przyznali się, i to jest właśnie ta nowa sprawiedliwość, ta większa sprawiedliwość, o której mówi Jezus, jednocześnie przyznali się, że co, że bez Niego to nie potrafimy. Jezus nie przyszedł nas rozliczać. Jezus nie przyszedł nas rozliczać. Jezus przyszedł nam pokazać, na czym to wszystko polega. Po stworzeniu człowieka jest jaka? Człowiek nie poradzi sobie sam. Pierwsza refleksja Boga, że Bóg jest przekonany, Bóg patrzy na człowieka, mówi, nie jest dobrze człowiekowi być samemu. Człowiek nie poradzi sobie sam. I teraz ta większa sprawiedliwość to jest właśnie powrót do tej boskiej refleksji. Przyznanie się, że rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście jest tak, jak ty zauważyłeś, że ja sobie nie poradzę sam. Ja sobie nie poradzę sam, potrzebuję ciebie, bo sam sobie nie poradzę z darem życia. Tak naprawdę zobaczcie, że ostatecznie to jest tak, że nikt z nas nie potrafi sobie poradzić sam ze sobą. Już nie mówiąc z życiem czy z drugim człowiekiem, ale my mamy fundamentalny problem, żeby sobie poradzić z tym, co się dzieje we mnie, ze mną, prawda, z myślami, z namiętnościami, które się rodzą, z emocjami, prawda, że to właśnie. I my tu przychodzimy na mszę świętą, dlaczego? Przychodzimy powiedzieć Jezusowi, jakby w kółko odnawiać tą decyzję, że tak, chcę tego, co mi to proponujesz, ale bez ciebie to sobie nie poradzę. Chcę, ale bez ciebie, Jezus, sobie z tym nie poradzę. I to jest sprawiedliwe, żeby wreszcie to powiedzieć, żeby wreszcie się do tego przyznać. My tu nie przychodzimy, żeby poddawać się jakiemuś rozliczeniu, jakiemuś sądowi. To miejsce to nie jest sala sądowa. To miejsce to jest spotkanie z Bogiem, który wychodzi ku nam właśnie dlatego, że On jest przekonany i wie, że my sobie sami nie poradzimy. Tylko jeszcze jest problem po naszej stronie, żebyśmy my to przyznali. Nie? Przyznali, nie? Że chcę życia, które Ty mi proponujesz, ale sam sobie z tym życiem nie poradzę, potrzebuję Ciebie, Jezu, i potrzebuję drugiego człowieka. I zobaczcie, że to jest dosyć trudne dla nas. Przyznać się, że sobie nie radzę i że potrzebuję. Nie? Że potrzebuję Boga, potrzebuję drugiego człowieka. Nie? Że my tak kombinujemy, że najlepiej się do tego nie przyznać. Nie? Tak kombinujemy, żeby jakoś tak zachachmęcić, żeby się nie przyznać, prawda, nie uznać tego, że ja sobie sam nie poradzę, że potrzebuję kogoś drugiego. I zobaczcie, że
Właśnie to jest napięcie między tym, co przychodzi nas nauczyć Jezus, a tym, co próbuje nauczyć nas ten świat, bo ten świat ciągle nas próbuje utopić w micie o samowystarczalności, że ja muszę udowodnić, że ja sobie sam radzę, że jestem świetnie zaradny, ja się na wszystkim znam, ja sobie świetnie ze wszystkim radzę. Nie? Broń Boże się nie przyznać, że ja sobie z czymś nie radzę i że potrzebuję pomocy, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Ciebie, a ostatecznie wszyscy potrzebujemy Boga. A to jest właśnie większa sprawiedliwość, przyznać się do tego. Przyznać się, że potrzebuję Boga i potrzebuję drugiego człowieka. I wtedy dopiero przeżyję radość. Radość z tego, że ten Bóg jest, przychodzi, jest do dyspozycji. Ja Go potrzebuję i On właśnie dlatego przychodzi. Radość z tego, że ja potrzebuję drugiego człowieka i ten drugi człowiek właśnie jest. Zobaczcie, to jest... To my przeżywamy na każdej mszy świętej. Z jednej strony na początku przyznajemy się, że sami sobie nie radzimy, a z drugiej strony doświadczamy, że mamy Boga, który właśnie dlatego do nas przychodzi, bo sobie sami nie poradzimy, a po drugie mamy siebie nawzajem. I to jest nasza radość, radość chrześcijan. Radość chrześcijan nie wynika z tego, że odkryłem, jaki to jestem samowystarczalny. Radość chrześcijan wynika z tego, że odkryłem, że sobie sam nie radzę i że właśnie dlatego mam do dyspozycji Boga i że właśnie dlatego mam do dyspozycji moich braci i siostry. I to jest dopiero radość. I to jest dopiero prawdziwa radość. Tylko właśnie ta radość to się zaczyna od przyznania, że ja potrzebuję. Chcę, ale sam tego nie zrobię. Sam sobie nie poradzę. Potrzebuję Boga, potrzebuję drugiego człowieka i oto mam. Rozejrzyjcie się dookoła. Jezus za chwilę przyjdzie w swoim ciele i krwi i rozejrzyjcie się, że macie siebie nawzajem. Tak. Już nie mówiąc o tym, że macie mnie. Zobaczcie, jaki kawał człowieka. Wiecie, że w tym tygodniu przypada wielkie święto. A jakie? Tłusty czwartek. Jedno z najważniejszych świąt w roku, Tłusty Czwartek. Amen.